Dziś w programie zobaczymy niebezpieczną misję ratowania rozbitków na pełnym morzu. Załoga śmigłowca W-3RM Anaconda trenuje razem z instruktorami Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Trwają prace nad polskim zestawem rakiet krótkiego zasięgu. Przemysł obronny z uczelniami technicznymi pokażą nam swój potencjał w tej dziedzinie. Ordynariat Prawosławny Wojska Polskiego świętuje 20 lat swojej restytucji. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, których wiara towarzyszy Wojsku Polskiemu od setek lat. Błyskawiczna akcja na terytorium wroga. Mordercze szkolenie i setki skoków spadochronowych, czyli dzień z życia 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego z Bielska-Białej. Załoga śmigłowca W-3RM Anaconda podjęła się ryzykownej misji ratowania rozbitków. Zadanie było elementem szkolenia, jakie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Staram się cyklicznie wykonywać tego rodzaju ćwiczenia przynajmniej raz w roku. Teraz w oparciu właśnie o grupę ratowników wysokościowych z Babich Dołów. Mamy możliwość tutaj przetrenowania wszystkiego w realnych warunkach atmosferycznych i na wodach otwartych, tego czego szkolimy właśnie załogi personelu latającego w naszym obiekcie w Ośrodku Szkolenia Nurków. Śmigłowiec W-3RM Anaconda jest specjalnie przystosowany do akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Te wyjątkowe maszyny są wyposażone m.in. w dźwig z wciągarką elektryczną. Jest ona niezbędna przy podnoszeniu i opuszczaniu ludzi i ładunków. Śmigłowce wokół kadłuba mają rozmieszczonych 6 nadmuchiwanych pływaków, dzięki którym po awaryjnym wodowaniu załoga i pasażerowie mają czas na bezpieczną ewakuację. Najważniejsze jest przekazać dla nas, instruktorów, którzy uczą, w jaki sposób przetrwać taką sytuację kryzysową, jest przekazanie wzorców zachowań. A więc przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak dostać się do środka ratowniczego, jak go uruchomić, w jaki sposób powiadomić odpowiednie służby. Uczymy także, w jaki sposób przetrwać na tratwie ratunkowej, w jaki sposób współdziałać z instruktorem, z ratownikiem podchodzącym do nas ze śmigłowca, a następnie w jaki sposób bezpiecznie, nie przeszkadzając, zostać odtransportowanym w bezpieczne miejsce. Czasem również należy to przewidzieć, że z osoby, która potrzebuje pomocy, może się stać któryś z instruktorów czy z kursantów u nas na kursie osobą, która będzie udzielać tej pomocy. A więc on musi znać wszystkie aspekty udzielania pomocy, a także w jaki sposób nie przeszkadzać, aby ta pomoc została udzielona. Podczas akcji ratowniczej skład załogi śmigłowca wynosi 2 pilotów, technik latający, ratownik oraz lekarz. Ważną rzeczą jest współpraca naszego Ośrodka Szkolenia Nurków z bazą tutaj Babich Dołów, z personelem latającym i ratownikami wysokościowymi. Mamy możliwość wspólnie pracować nad udoskonaleniem tego rodzaju ćwiczeń i jest to dla nas bardzo ważny sprawdzian, jak również dla ratowników, którzy mogą z nami na wodach otwartych, gdzie wszelkie zdarzenia mogą wystąpić, przećwiczyć wszystkie elementy, które są ważne, aby akcja ratownicza przebiegła pomyślnie. Trudność całego ćwiczenia polega na tym, że śmigłowiec musi tak manewrować, by mógł złożyć w pierwszej kolejności ratownika i następnie ratownik ściąga wszystkich rozbitków na okręt. Dzień, stopień trudności tego ćwiczenia nie jest zbyt duży. Normalnie wykonujemy to ćwiczenie również w nocy, gdzie stopień trudności jest o wiele większy. Aczkolwiek jeżeli by stan morza był dość duży, to wtedy utrudnienie by było o wiele większe. Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków specjalizuje się poza oczywiście kursami nurkowymi w różnego rodzaju specjalistycznych kursach ratowniczych.
i w szczególności to ćwiczenie dotyczy kursu samoratowania i przetrwania dla personelu latającego, w którym wykorzystujemy nasze symulatory, które mamy na wyposażeniu naszej bazy szkoleniowej. Mamy tam symulator obracalnej, przewracanej, zatapialnej kabiny śmigłowca. I ten element, który dzisiaj ćwiczyliśmy, jest jednym z elementów. Największym wyzwaniem dla załogi śmigłowca jest po wpadnięciu do wody moment, w którym następuje duża dezorientacja, problem związany z brakiem dostępu do powietrza. Mamy na to nasze sposoby, uczymy ich, w jaki sposób mogą z takiej kryzysowej sytuacji wyjść, używając chociażby lotniczych aparatów ucieczkowych. Najważniejszym celem tego ćwiczenia, jaki ja chcę osiągnąć jako kierownik cyklu, a także moi instruktorzy, to jest posiąść tą wiedzę, którą później w należyty sposób będzie można przekazać właśnie naszym kursantom. I to ćwiczenie jest rodzajem ćwiczeń metodyki pokazowej, w której nasze teoretyczne zajęcia wraz z zajęciami, które są na symulatorze, mogą być tutaj uwieńczone praktycznym zrealizowaniem. Walka w okrążeniu, walka w izolacji, działanie w obszarze kontrolowanym przez przeciwnika. Cel? Opanowanie kluczowych obiektów na terenie wroga. Środek? Błyskawiczny desant z powietrza. Oto sposób działania 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego. 18. Batalion Powietrzno-Desantowy jest batalionem, który jest bardzo mocno doświadczony. Przede wszystkim jest mocno doświadczony, jeśli chodzi o misje. Realizowaliśmy te misje w różnych rejonach, będąc w Kosowie i w Iraku, i w Afganistanie. Jest to batalion, który był pierwszym batalionem w pełni zawodowym w Wojsku Polskim. Sprawdzam. Sprawdzaj, ubezpieczam. Krzysztof, doktor. Jesteśmy piechotą lekką, przeznaczoną do desantowania drogą powietrzną. Nasze zadania wykonane w zaskoczeniu, z pełną dynamiką wykonania, są bardzo skuteczne. Trener skoków, potoczna nazwa Mamut. Żołnierze łączą tutaj wszystkie czynności, począwszy od wyskoczenia z samolotu, aż do lądowania. Zwrócić uwagę, gdzie jest taśma piersiowa. Każdy niech się dopnie tak, jakby był do skoku. Następny. Siadasz od razu i przygotować sobie, panowie, wózki, tak żebyśmy mogli szybciutko i sprawnie powkładać do szyny. Ty zajmij pozycję. Do skoku. Przygotowany do skoku? Skok. Przygotować się do skoku. Skok. Pamiętamy, panowie, o tym, żeby się odbić ten jeden metr przed siebie. Zobaczcie do skoku. Skok. Skręt biodra. Dobrze. Wyraźne ciosy, wyraźne ciosy. Jeżeli tu już jesteś w tej pozycji, prawda? Trzymasz jego ręce, hop, hop, to mają być wyraźne ciosy. Podnieś się, technika duszenia od tyłu, panowie. Podchodzimy na przedramię. Dokładamy rękę kolanem i siadamy. Głowę opieramy tutaj o bark i w ten sposób odklepywać tylko, odklepywać jak głowę. Ręka do tyłu, dobrze.
specyfikę mojej jednostki wpisana jest sprawność fizyczna i to jest nieodzowny element żołnierza spadochroniarza. Żołnierz musi być sprawny. Wykonujemy zadania w różnych warunkach, w różnym terenie. Jest to teren górski, jest to teren zróżnicowany pod każdym względem. Musi umieć się wspinać, musi umieć skakać ze spadochronem, musi umieć jeździć na nartach, bo takie prowadzimy również szkolenie. Ale żeby to taką umiejętność nabyć, on musi być na początku już dobrym materiałem, musi być sprawny fizycznie. Istotnym elementem naszego działania jest zaskoczenie, dlatego że w fazie desantowania, dopóki nie zorganizujemy się po desantowaniu, jesteśmy takim troszeczkę słabym elementem, bardzo mało odpornym na działanie przeciwnika. To jest taki nasz najsłabszy punkt. Jak po desantowaniu? Czy są straty? Nie ma strat. Druga drużyna, wszyscy wylądowali. Idziecie marszem ubezpieczonym. W trakcie marszu drugi pluton ubezpiecza cały czas kierunek z tyłu. Działamy. Tutaj w batalionie liczą się nie tylko stopnie, funkcje, stanowiska, ale również doświadczenie. Niepisanym prawem w batalionie jest, aby czerpać z doświadczenia nawet podwładnych, z ich doświadczenia specjalistycznego. I my to robimy. Szturman 1, tu szturman, odbiór. Melduję przejęcie obiektu. Przejęcie radiostacji. Jak mnie to rozumieć, odbiór? Mój dziadek, który walczył w AK, był bohaterem i walczył w trakcie II wojny światowej. Wychowani jako małe dzieci w tej historii dziadka, chcieliśmy po prostu kontynuować to dzieło i dla mnie wojsko to jest sposób życia. Był to najlepszy wybór mojego życia, jestem zadowolony, bo jest to pasja, jest to spełnienie zawodowe. Ordynariat Prawosławny Wojska Polskiego może się pochwalić wspaniałą tradycją. Od czasów Stefana Batorego prawosławni duchowni towarzyszyli wojskom kozackim podległym Rzeczypospolitej. W 1994 roku instytucja Ordynariatu Prawosławnego została odtworzona i z sukcesem kultywuje wspaniałe tradycje swoich poprzedników. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego już przez 20 lat od swojej restytucji w 1994 roku prowadzi szeroko zakrojoną działalność duszpasterską, ale również i społeczną. Jest to przede wszystkim instytucja, która została powołana dla potrzeb najpierw Wojska Polskiego, a później, co pokazało ostatnie dwudziestolecie, również ta troska przełożyła się na inne służby mundurowe, na Straż Graniczną, na Policję, na Straż Pożarną, na służby celne i wszystkie inne służby mundurowe. Wielu było oprócz niego dzielnych żołnierzy wyznających prawosławie i również dzisiaj mamy wielu wyznających prawosławie, wiernie służących Rzeczypospolitej żołnierzy. Za duchową opiekę nad nimi bardzo serdecznie ekscelencji dziękuję. Duszpasterstwo wojskowe jest przede wszystkim powołane do tego, aby się modlić za wojsko. W prawosławiu ta modlitwa nabiera bardzo charakterystycznych barw. My się zawsze modlimy o wojsko Chrystusa miłujące, nie rozróżniając tutaj ani wyznania, ani przynależności religijnej. Jedynym moim zawsze marzeniem jest to, aby nasza modlitwa sprzyjała temu, aby uchronić chociaż jednego żołnierza od niebezpieczeństwa. Myślę, że w tym spełnia się rola i ordynariusza, i kapłana wojskowego, kapelana, ale również i całego ordynariatu. We'll be right back.
Gmach Politechniki Warszawskiej już po raz drugi gościł przedstawicieli przemysłu i nauki, którzy wspólnie starają się przygotować studium wykonalności polskiego zestawu rakiet krótkiego zasięgu, czyli do 20 km. Współpraca Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Polskiego Holdingu Obronnego rozpoczęła się w tej dziedzinie w kwietniu tego roku. Zaoferowaliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, aby szereg zdarzeń, które dzieją się w tej chwili w Polsce, które będą się działy na wezwanie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby odpowiedzieć na to wspólnymi inicjatywami. Taką inicjatywą jest budowanie tego naszego centrum. Dzisiaj w tym centrum mamy ponad 160 osób, od młodzieży z ostatnich lat studiów po profesorów, którzy wiele lat jeszcze za czasów poprzednich współpracowali z wojskiem. Znajdujemy się w tej chwili w nowo budowanych tunelach aerodynamicznych. To akurat co widzimy za nami jest to tunel poddźwiękowy. Tunele hipersoniczne znajdują się w pomieszczeniu obok. To wszystko pozwoli na rozwój i możliwości badań właśnie nad, również nad pociskami. Wydział tutaj się pod tym kątem rozwija. Jest też laboratorium badania silników, również na wydziale, jak również algorytmy sterowania. Przez naukę konstrukcji tego typu modeli można w pewien sposób się przygotować na przykład do konstruowania czegoś poważniejszego. Wojskowa Akademia Techniczna od chwili powstania w roku 1951 realizowała zadania szkoły oficerskiej o profilu technicznym. Natomiast w 1956 roku przeprofilowaniu uległo nasze całe szkolenie, kształcenie ze względu na to, że weszła broń rakietowa. I od tego czasu tradycje Wojskowej Akademii Technicznej w tym zakresie są kontynuowane. Laboratorium Techniki Rakietowej Katedry Mechatroniki pracujemy nad nowymi, oryginalnymi polskimi rozwiązaniami. Ten element przed nami to jest drugi stopień budowanego demonstratora rakiety Błyskawica, a na ramieniu tego robota ćwiczymy inteligencję tej rakiety. Mamy doświadczenia z rakietami OSA o zasięgu kilkunastu kilometrów. W tej chwili doświadczenia rakiety Błyskawica są nie do przecenienia. To jest rakieta, która już została sprawdzona, jeżeli chodzi o balistykę. Natomiast szereg rzeczy jest przed nami. W Polsce rzeczywiście da się zrobić nowoczesne technologie i rzeczywiście Polskę stać na to, żeby nie tylko inwestować w rozwój kadry inżynierskiej, ale także, żeby ta kadra inżynierska miała miejsca pracy w polskich przedsiębiorstwach. Kwestia paliw i głowic. Mamy te tematy opracowane do perfekcji. Możemy się pochwalić, że głowice kumulacyjne, które dzisiaj produkujemy, przebijają takie pancerze, których jeszcze się nie produkuje. W naszym przypadku jest to wiele lat owocnej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Niektóre produkty wychodzą wręcz z uczelni. Tak było w przypadku Wojskowej Akademii Technicznej i systemów rozpoznania elektronicznego. Wszystkie produkty, które na tej bazie powstały, to jest właściwie inspiracja i współpraca z Wojskową Akademią Techniczną. My jako kraj z krajów tych demoludu zostaliśmy jako jedyni, którzy posiadamy jeszcze zarówno ośrodki badawcze, jak i kadrę w przemyśle, która jest w stanie to zrobić. To jest inny przemysł. Tam w zasadzie już pracują inni ludzie. Takich starszych i siwych jak ja już jest coraz mniej. Są ludzie wychowani w nowoczesnej Polsce, w Polsce po 89 roku, którzy się tego nie boją, którzy są tak samo jak wszyscy inni Europejczykami, obywatelami światowej nauki. Oni jeżdżą na konferencje, bywają, przychodzą do mnie jako do rektora, mówią: panie rektorze, my potrafimy to samo albo i lepiej.